Zapraszam serdecznie na webinarium zatytułowane Lumio w pytaniach i odpowiedziach. I proszę pozwolić mi zadać pytanie, na jakim etapie znajomości Lumio Panie są? To znaczy, czy jest to znana Wam aplikacja, czy dopiero zaczynacie? A może nic nie wiecie? OK, mamy pobieżną znajomość, więc zaczniemy od początku. Pytania, które przygotowałam na dzisiaj, są następujące. Za chwilę każde po kolei sobie omówimy. Ale jeżeli macie Pani jakieś pytanie, które tutaj nie zostało zadane, to jak najbardziej możecie je napisać teraz na czacie. Ja za chwilę zerknę na czat, zresztą będę spoglądać regularnie na ten czat i spróbuję na nie odpowiedzieć. Natomiast te pytania, które widzicie na ekranie, to są takie pytania, które myślę, że są dosyć często powtarzane, zwłaszcza ostatnio. Niektóre z tych pytań dotyczą nowości kilkudniowych, bo to ostatnie pytanie, czyli sztuczna inteligencja i no, skrót AI, to jest nowość sprzed dosłownie kilku dni. A większość tych pytań po prostu już wiele razy słyszałam, więc postanowiłam zebrać je w jednym miejscu i jeszcze raz na nie odpowiedzieć. A więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Co możemy stworzyć w Lumio? Do czego może nam posłużyć to Lumio? Po pierwsze, oprócz tego, co możemy stworzyć, to Lumio jest zarówno na tablicę interaktywną, czy monitor interaktywny, jak i do pracy zdalnej. Teraz jestem, znajduję się w Lumio, więc możecie Panie zobaczyć mój ekran mojego komputera, więc możemy sobie wyobrazić, że też widzieliby go uczniowie. Ale oprócz tego, że uczniowie widzą ten ekran, czyli możemy go wyświetlić na tablicy interaktywnej czy na monitorze, to jednocześnie uczniowie mogą dołączyć do lekcji poprzez kilka różnych sposobów. Żeby to zrobić, należy kliknąć na ikonkę ludzików w lewym górnym rogu i strzałkę. I to jest również zachęta dla Pani, że jeżeli chcecie wyświetlać sobie tę lekcję jednocześnie ze mną, to możecie na swoim urządzeniu. Wystarczy wprowadzić identyfikator zajęć albo skopiować link. Powinien być jeszcze kod QR, ja go w tej chwili nie widzę, być może mam słaby internet, może coś się zmieniło, zazwyczaj to był jeszcze kod QR. Ja ten link skopiowałam i wysyłam Wam na czacie. O, i Pani Emilia też podobnie pobieżna znajomość, taka mi się ładna aliteracja zrobiła. Więc klikacie Pani na ten link i możecie dołączyć do mojej lekcji, a nauczyciel od razu widzi, czy uczniowie się połączyli. Ja tak mówię nie dlatego, że Pani mówi, że ja będę widziała, czy się połączyłyście, tylko zachęcam do tego, to oczywiście nie jest obowiązkowe. Ale nauczyciel może kontrolować, może zobaczyć, ile uczniów, czy jeszcze na kogoś czeka, czy ma się wstrzymać z prowadzeniem zajęć. Ten identyfikator zajęć jest identyfikatorem nauczyciela, czyli on jest raz na zawsze. To nie jest tak jak w Kahoot, że kod do gry, do quizu pojawia się za każdym razem inny. Tutaj ten identyfikator zajęć jest stały. Dzięki temu uczniowie jak raz już dołączą do zajęć, to później najprawdopodobniej będą mieli zapamiętany ten identyfikator zajęć w swoim urządzeniu. No dobrze, no i teraz co możemy stworzyć w Lumio? W Lumio tworzymy całą prezentację, czyli slajdy. Żeby stworzyć zwykły slajd, taki jak teraz widzicie, czyli nie wiem, z tekstem albo z obrazkiem, to klikamy na nową stronę i tam, uwaga, mamy naprawdę dużo, mnóstwo różnych szablonów gotowych do wykorzystania. Można dowolnie mieszać te szablony. Można dodać zwykłą, pustą stronę bez żadnej grafiki i pobawić się w swoje tworzenie. Taką prezentację, podobną jak nie wiem, w PowerPoincie, możemy wzbogacić innymi materiałami. To na przykład może być film YouTube i tutaj polecam, dlatego że ten film YouTube będzie bardzo bezpieczny dla uczniów, bo nie będzie w nim komentarzy, nie będzie reklam. Więc na pewno jest to o wiele bezpieczniejsze takie wyświetlenie filmu na lekcji niż otwarcie aplikacji YouTube na monitorze czy z przeglądarki i puszczenie jej no, na żywo. Desmos i Phet to są aplikacje polecane. Phet również dla 1.3,
natomiast obie do nauczania przedmiotów ścisłych, fizyka, chemia, matematyka, nauczyciele tych przedmiotów zdecydowanie wiedzą, o co chodzi. Tutaj z kolei możemy dodać gry i quizy. I to jest, słuchajcie, najfajniejsza sprawa w Lumio, bo Lumio to jest taka aplikacja, która łączy prezentację z grami i quizami. Czyli w jednym miejscu mamy i YouTube, i prezentację typu PowerPoint, i gry typu, nie wiem, Wordwall czy Learning Apps, i quizy typu quizy z Czekahoot. Wystarczy jeden link, jedna aplikacja i mamy wszystko w środku. Oprócz tego mamy gotowe zasoby, ale o gotowych zasobach będę mówiła jeszcze. Organizatory graficzne, które to są takie slajdy, w które wpisujemy swoją treść. Manipulacyjne przybory naukowe to z kolei takie slajdy, w których niektóre elementy są ruchome i możemy je przesuwać, a właściwie które dzieci mogą przesuwać. W końcu możemy również importować zasób, czyli mamy stworzony jakiś PDF i możemy ten PDF zamienić w interaktywne ćwiczenie dla naszych uczniów. Możemy również pobrać plik PowerPoint i stworzyć z niego lekcję, albo notebook, to jest program Smart Notebook i pliki Smart Notebooka, to jest taka aplikacja do obsługi tablicy interaktywnej. Czy do tego jakieś pytania? Teoria brzmi dosyć skomplikowanie, być może, ale praktyka myślę, że jest przyjemnością czystą. Nie wiem, jakie macie doświadczenie, powiedziałyście, że pobieżna znajomość, więc pytanie jest takie, czy kiedykolwiek próbowałyście panie spróbować coś stworzyć w Lumio? Wszystko jak na razie jasne. A czy udało się już coś stworzyć, czy na razie jeszcze tylko w teorii? A, w pandemii. Ja w pandemii też pracowałam w Lumio. Wtedy to nie nazywało się Lumio, tylko Smart Learning Suite Online. I to sprawiało, że mieliśmy takie wrażenie, że jesteśmy blisko ucznia, dlatego że mogliśmy podglądać, co robi. Bo w Lumio każdy slajd możemy zamienić w interaktywne ćwiczenie. No, teraz jest to slajd, który widzicie, po prostu oglądacie. Natomiast jak klikniemy w, i teraz już nie pamiętam, w co to się klikało, ale chyba tutaj, o już wiem, w te ludziki 2, to możemy tę stronę przekształcić w ćwiczenie albo indywidualne, albo w grupową przestrzeń roboczą, albo w tablicę całej klasy. No i teraz wiem, że to trochę nie na temat, bo tutaj po prostu jest obrazek, ale możemy tutaj zaznaczyć, które z tych elementów wydają się paniom najciekawsze. I teraz zobaczcie, że na waszych urządzeniach ten slajd pojawił się jako ćwiczenie do edycji. I my tutaj też mamy taką informację, że każdy może edytować. Po lewej stronie są trzy kropeczki, klikamy na nie, no i mamy narzędzie. Które z tych możliwości Lumio wydają wam się najciekawsze? Możemy wybrać również jakąś naklejkę. Klikamy na obrazki, dodaj naklejkę i możemy serduszko sobie tutaj przełożyć. Możemy to serduszko również sklonować. No i teraz przenosicie panie serduszko tam, gdzie chcecie. Ja przyznam, że najbardziej lubię gry. Mamy 12 szablonów gier i ja najbardziej lubię gry. Bo one są szybkie do tworzenia. O, chyba tutaj też jest druga miłośniczka gier obok mnie. Nie, jednak wykrzycz to, okej, okay, super. Wykrzycz to też dzisiaj zaplanowałam, więc sobie przypomnimy, jak działa. Wykrzycz to pozwala na zbieranie odpowiedzi od całej klasy, czy po prostu od uczniów. Uczeń pisze na swoim urządzeniu, na przykład na komórce, a na tablicy interaktywnej pojawiają się ich odpowiedzi. Możemy te odpowiedzi powiększyć, przesunąć, naprawdę bardzo fajna możliwość. No dobrze. Tak wygląda właśnie tablica całej klasy. To jeszcze mogło być indywidualne ćwiczenie czy grupowe. Następne pytanie. Czy są jakieś gotowe zasoby, z których mogę skorzystać? Oczywiście, że są. I tutaj mamy do dyspozycji
kilka stron. No i w tym celu przeniosę się do Lumio, które sobie otworzyłam. To jest nowe konto stworzone. I teraz to, o czym mówiłam wcześniej, oczywiście znajduje się pod przyciskiem Nowy. Tutaj widzimy te wszystkie możliwości, czyli możemy dowolnie zacząć nasz slajd, czy to od nowej strony, czy od gry. Dowolny początek jest dowolny. Natomiast gotowe zasoby znajdują się między innymi w bibliotece Lumio. I to jest coś, czego nie doceniamy. Ja przynajmniej łapię się na tym, że sama tworzę jakieś ćwiczenie. Ostatnio tworzyłam lekcję dotyczącą jesieni, a właściwie no, motyw był jesienny. I sama w Canwie tworzyłam tło. Tymczasem zobaczcie, Pani, jak tutaj naprawdę jest dużo różnych możliwości. One są co prawda w języku angielskim, ale ja myślę, że to nie stoi na przeszkodzie, żeby to przekształcić, bo tutaj na przykład mamy taką lekcję o święcie dziękczynienia. No oczywiście, jeżeli nie uczymy języka angielskiego, to w ogóle nam to nie będzie potrzebne, ale mamy gotowe szablony. Proszę zobaczyć, mamy szablon, który za chwilkę też pokażę, bo mam go w swojej lekcji. No właśnie, bo ja sobie taką lekcję zapisałam, a następnie wykorzystałam te szablony. I jest taka mała uwaga. Czasami zdarzy się tak, że taką lekcję możemy edytować, ale trudno jest nam zaimportować z tej lekcji jakiś element do swojej nowej lekcji. Jak będziecie miały taki kłopot, to piszcie do mnie, a rozwiązanie jest bardzo proste. Najpierw trzeba tę lekcję edytować i edytować, coś tam zmienić, żeby można było taką grę sobie pobrać. Dzisiaj się z tym męczyłam, więc od razu Wam mówię o co, jak to rozwiązać, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. A więc zapisujemy w mojej bibliotece, ta lekcja będzie oczywiście w tym miejscu. Kiedy tworzymy konto Lumio, ono jest na razie puste, są właściwie dwie lekcje takie pokazujące możliwości Lumio, ale generalnie tutaj mamy te wszystkie lekcje, które tworzymy i które pobieramy, czyli taki nasz pulpit. Biblioteka Lumio jest podzielona na różne kolekcje, no, najnowsze halloweenowe, święto dziękczynienia, ale również pojawiają się manipulacyjne przybory naukowe. Tutaj zapraszam nauczycieli klas 1-3, bo naprawdę jest mnóstwo różnych gotowych pomysłów, które naprawdę wystarczy tylko edytować, a czasami w ogóle nic nie trzeba zmieniać. Wspomniane już przeze mnie organizatory graficzne, naprawdę świetne, bardzo piękne, kolorowe, gotowe slajdy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dużo różnych możliwości. Trochę trzeba spędzić czasu, żeby się z nimi zapoznać. Ułamki, jeżeli uczycie matematyki, naprawdę możliwości jest tutaj mnóstwo. Możemy też spróbować wyszukać jakiegoś hasła, najlepiej w języku angielskim, czyli robimy jakiś temat, wpisujemy sobie po angielsku. Jest również kilka propozycji po polsku. Jest na przykład moja lekcja dotycząca podsumowania lekcji jeszcze w starym programie Smart Notebook, więc możecie sobie zobaczyć, co ja tam proponowałam w programie Smart Notebook, ale niektóre elementy jak najbardziej można zaimportować, no na przykład taki słoik wspomnień, zaimportować do Lumio. No dobrze, jak kliknę odrzuć wszystko, to jest ta lekcja, która mi się pobrała, to się nic nie stanie, po prostu zniknie mi tutaj ta ikonka, a lekcja będzie w mojej bibliotece. No zobaczcie Panie, mogę sobie teraz edytować tę lekcję, którą pobrałam, czyli gotowy zasób do pracy, już mam, no zobaczcie, piękną prezentację. Mogę teraz sobie ją pozmieniać na swoje potrzeby. Więc pierwsze miejsce to biblioteka Lumio. Drugie miejsce to strona tablice.net.pl/lekcje. A właściwie jak sobie wejdziemy do lekcji, ja już weszłam głębiej, więc my wchodzimy tablice.net.pl/lekcje. I teraz zjeżdżając na dół, możemy wybrać kategorię Lumio. Te lekcje, które tutaj widzicie, bez napisu Lumio, są w programie Smart Notebook i ten program jest również, te pliki w tym programie Smart Notebook są również
integrowalne z Lumio, czyli można je pobrać do Lumio. Niektóre rzeczy jednak nie będą działały, bo smart notebook na przykład ma widżety, a Lumio tych widżetów nie czyta. Ale z pewnością będzie to jakiś początek. Tych lekcji naprawdę mamy mnóstwo. Ja teraz wybrałam kategorię Lumio, klikam wyszukaj. No i mamy tutaj między innymi polski jako język obcy. To jest Lumio, nie jest napisane, że to jest Lumio, ale to jest Lumio. Czyli lekcja języka polskiego jako obcego. Jest moja lekcja o piaskowym wilku. Jeżeli znacie kogoś, kto uczy w 1-3, to polecam. Jest gra na lekcję wychowawczą albo na lekcję języka polskiego. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, stron z tymi lekcjami jest dużo. Najwięcej w tej chwili mamy lekcji języka polskiego. Skąd my mamy te lekcje? Nauczyciele się z nami dzielą. Można się podzielić swoją lekcję, wypełniając te wszystkie pola i przesyłając, albo na stronie facebookowej, w grupie facebookowej Lumio Polska, jak się podzielicie i napiszecie, że chcecie, aby lekcja była opublikowana na stronie tablice.net.pl, to my będziemy przeszczęśliwi. No i myślę, że nauczyciele z całej Polski również. Zachęcam do dzielenia się tymi lekcjami, zwłaszcza, że można się pochwalić w trakcie awansu zawodowego, że po pierwsze stosujecie TIK na lekcjach, a po drugie, że dzielicie się swoim warsztatem pracy z nauczycielami z całej Polski. Myślę, że takie zaświadczenie o tym, że się podzieliłyście, możemy śmiało wystawić po tym, jak opublikujecie taką lekcję. I kolejna sprawa związana z gotowymi zasobami, z których mogę skorzystać, znajduje się w samym Lumio, czyli trochę już to widzieliśmy, klikamy nowy i na dole mamy gotowe zasoby. One są podzielone na 4 kategorie. O organizatorach graficznych już mówiłam, więc zerkniemy, co tam się znajduje. No zobaczcie, że to są różne takie szablony skłaniające uczniów do współpracy, burza mózgów, jakieś tabelki, jakieś wykresy. Najnowsze pomysły są bardziej rozbudowane, bo te na dole to są po prostu, to jest po prostu jedna strona, jeden slajd. Natomiast te tutaj z przodu, no na przykład kliknijmy na tą mapę myśli, to tutaj mamy kilka slajdów. No zobaczcie, jak to świetnie wygląda. No na przykład taki slajd, klikamy i on już jest początkiem naszej lekcji. Mamy już pierwszy slajd. Tutaj możemy sobie podpisać coś innego. Nie wiem, będziemy mówili na przykład o jesieni. Jesień. Możemy sobie ten napis powiększyć. No i teraz uczniowie na tych karteczkach mogą sobie tutaj wpisywać swoje skojarzenia. Będą mieli wszystkie narzędzia do pisania, do rysowania. Będą mogli również wklejać zdjęcia. Ale takie zadanie możemy również zrobić wspólnie z uczniami na tablicy interaktywnej. Nic nie stoi na przeszkodzie. No dobrze, to były gotowe zasoby. Zachęcam serdecznie do korzystania z tych gotowych zasobów. Kolejne pytanie. O właśnie, o tym mówiłam, że w mojej bibliotece i w bibliotece Lumio są te, właściwie nie w mojej bibliotece, tylko w bibliotece Lumio są te gotowe zasoby i tablicenet.pl również. Następne pytanie. Co to znaczy, że niektóre gry mogę spersonalizować? No właśnie, mamy 12 szablonów gier i quizów, 4 gry, no i 8, 4 quizy i 8 gier. A personalizacja już trochę widziałyście, panie, bo ta jesień właśnie była spersonalizowana gra. Na przykład, jak wygląda spersonalizowane supersortowanie? A ono wygląda w ten sposób, że możemy podmienić tło. Chwilkę trzeba poczekać, aż się otworzy. O właśnie, mamy tło. To jest grafika chyba z Pixabaya. I moglibyśmy również tutaj wybrać te zdjęcia. Zamiast tych kwadratów mogłyby być też jakieś moje zdjęcia. Tak samo zamiast tych kwadratów jakieś inne zdjęcia. Personalizacja polega również na tym, że te elementy mogłyby być inaczej rozmieszczone. To było supersortowanie, no wiadomo, na czym polega supersortowanie. Harry Potter akurat w miejsca fantastyczne i miejsca realistyczne, a to było realistyczne oczywiście. No Hogwart,
fantastyczny. Kolejna gra to Dopasuj je. Tutaj skorzystałam z kolei z grafiki, którą stworzyłam w Canwie. W Canwie najpierw tworzę grafikę w formie prezentacji 16 na 9. Wybieram po prostu prezentację, a następnie taki jeden slajd pobieram jako zdjęcie, jako JPG albo PNG. I wtedy dołączam do prezentacji jako tło do gry. No i zobaczcie, że również tutaj zmieniłam układ tych elementów. One standardowo wyglądają nieco inaczej. O co chodziło w tej grze? No, trzeba było dobrać pary, w których RZ wymienia się na R. Kolejna gra, która jest spersonalizowana, to jest właśnie ta o jesieni. Tutaj akurat wypełnij puste miejsca, tak się nazywa ta gra. Chodzi o to, że wpisujemy dowolny tekst i wskazujemy wyrazy, z którego z niego wypadną, a uczniowie będą musieli wstawić je na właściwe miejsce. Zobaczcie, jakie ładne. To jest gotowa prezentacja, gotowa gra. Nie ma jej wśród motywów gier standardowych, ale jest w bibliotece Lumio. Ja ją po prostu pobrałam i podmieniłam tekst. No, wygląda rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. Te liście bardzo ładnie to wygląda. No i teraz pytanie, jak to robić, gdzie to znaleźć? Jesteśmy teraz w Lumio w trybie edycji, więc klikam na niebieski prostokąt, żeby dodać kolejny slajd. A teraz ćwiczenia oparte na grach. No i zobaczmy na przykład to super sortowanie, które już było. Widzimy tutaj wszystkie te możliwości. Super sortowanie jest niżej. No i chwilkę czekamy. Wymagana nazwa kategorii, czyli musimy wpisać na przykład rzeczowniki i czasowniki. No i tutaj. Jakieś czasowniki. I klikamy sobie dalej. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj motywy. Te motywy już gotowe, niespersonalizowane. Tych motywów jest naprawdę dużo i one się długo nie nudzą. Na przykład moi uczniowie bardzo lubią piratów. Piraci mają jeszcze dodatkowo fajny dźwięk w tej grze, więc naprawdę jest dużo frajdy. Ale jak chcemy, żeby nasza lekcja była taka dopasowana graficznie, to możemy na przykład, nie wiem, mówiąc o na lekcji biologii, mówiąc o komórce, w tło dodać zdjęcie komórki albo jakąś grafikę dotyczącą komórki. Jeżeli mamy taki pomysł, to wybieramy niestandardowe, klikamy dalej, a następnie tutaj wybieramy jakąś grafikę. No i teraz będziecie widziały, panie, że ja mam straszny bałagan w pobranych plikach. Naprawdę mam tutaj dużo różnych rzeczy dziwnych, ale na przykład taka grafika myślę, że będzie fajna. Klikam OK, zapisujemy, no i mamy swoje tło. Tak jak powiedziałam, mogłybyśmy tutaj jeszcze podmienić te elementy i te elementy, sprawić, że te napisy będą białe, albo ułożyć inaczej w innej jakby kolejności, w innym układzie na slajdzie. No nie wiem, czy tak będzie lepiej, czy tak będzie lepiej. Chyba tak jest najlepiej w tym przypadku. No i klikamy zakończ i gra jest już gotowa. Możemy sobie zobaczyć, jak ona wygląda w podglądzie. Nie znam innej aplikacji, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale nie znam, która daje taką możliwość personalizacji gier, bo wszędzie można wybrać gotowe motywy, ale ja takiej możliwości nie widziałam w innych grach. Jeżeli jest, to mi napiszcie, to z chęcią skorzystam z takiej możliwości. No dobra, to już wiemy. Zobaczcie też, mówię do tych pań, które są tutaj z nami w środku gry, w środku prezentacji, że możecie zagrać sobie tylko w tę grę, która jest wyświetlona. Ja teraz zrobię coś takiego, że zrobię tempo studenta i teraz możecie swobodnie przechodzić po slajdach lekcji. Otworzył wam się
Tak, otworzyła Wam się taka możliwość ze strzałkami. Te strzałki teraz są aktywne. Więc ja przechodzę do punktu następnego, czy Lumio jest płatne. I już opowiadam, o co chodzi z tą subskrypcją i z tą licencją Lumio. Mamy trzy plany. Pierwszy to jest za darmo. On ma wszystkie możliwości w tej chwili. Korzystamy ze wszystkich możliwości tworzenia w Lumio, również z gier spersonalizowanych, ale jest jedno ograniczenie, a mianowicie możemy przechowywać pliki o łącznej wadze 50 MB. To pozwala na mniej więcej 10 lekcji. Jeżeli korzystacie z Lumio dużo i tworzycie dużo lekcji, a w dodatku macie jeszcze dużo klas, warto każdą lekcję robić osobno dla każdej klasy, a dodatkowo jeszcze mieć plik, który byłby plikiem czystym, takim do kopiowania. Dlatego, że no zobaczcie, co się teraz dzieje, jak ja przesuwam. Jest zapisywanie. Czyli Lumio zapisuje mi tę lekcję cały czas na bieżąco. Gdybym teraz coś tutaj pisała, to też by mi się to zapisało. Czyli po lekcji z klasą 6B mam zapisaną prezentację. Jeżeli chcę użyć ją z 6C, to musiałabym to wszystko wymazać, a najlepiej właśnie mieć stworzone dla każdej klasy osobne pliki. Dlatego warto wykupić ten plan standardowy. Cena tu jest podana w dolarach. Żeby kupić taki plan, to co trzeba zrobić? No to trzeba, już uwaga, pokazuję, gdzie to się znajduje. Zakończę edycję. I te informacje są pod naszym ludzikiem, z naszym inicjałem. Klikamy sobie, zobaczcie, ja stworzyłam jedną lekcję, już jest 20% w użyciu. I tutaj możemy aktualizować. Aktualizuj, to jest właśnie chodzi o ten. O, klikam w to, nie w aktualizuj, tylko to wyżej. I pojawia się właśnie ta informacja o planach darmowy, standardowy i Spark. Okej, dobra. I chciałam pokazać adres, ale chyba mi się nie uda, bo chyba nie kliknęłam w to, co trzeba. O, to jest to. No i tak, żeby kupić, to klikamy tutaj, ale uwaga, nic się jeszcze nie dzieje, jeszcze nie kupimy, dlatego że skontaktuje nas z polskim dystrybutorem. I adres polskiego dystrybutora, o właśnie, widzicie, no właśnie, nie są jeszcze dostępne dla użytkowników w europejskim regionie usług, więc my tutaj nie kupimy. Możemy się skontaktować z polskim dystrybutorem i adres to jest kontakt@irs.com.pl. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, jak kupić, to właśnie w ten sposób. Można się też z nami skontaktować w grupie Lumio Polska albo na stronie tablicy, albo na fanpage'u facebookowym, czyli tablica Smart w mojej klasie. Ostatni plan to jest plan Spark. On pozwala na trochę więcej, bo ma takie biblioteki współdzielone. Czyli jeżeli w waszej szkole jest dużo nauczycieli, którzy pracują ze Lumio, to warto kupić taką licencję Spark. Cena jest niepodana, więc trudno mówić, nie jest podana nawet w dolarach, więc trudno mówić o cenie polskiej. To też indywidualne zapytania do polskiego dystrybutora. No dobrze. To było wszystko bez tajemnic o tym, czy Lumio jest płatne, czy też nie. A ja wracam do naszej prezentacji i następne pytanie, czym jest Lumio Beta? Lumio Beta to jest taka testowa wersja Lumio. Ja ją mam włączoną, ją można włączyć albo wyłączyć. No dobra, ale teraz o wersji beta. Zobaczcie, jestem teraz nieaktywna, więc te wszystkie dodatkowe funkcje Lumio w wersji beta są dla mnie niewidoczne. Jak to zobaczyć? Klikam i w odpowiedzi nie ma napisanego beta. No dobra, więc sobie to włączymy. Klikam na ludzika, dołącz do wersji beta.
i słuchajcie, warto to zrobić. I klikam dołącz do wersji beta i potwierdzam. I teraz korzystasz z wersji beta Lumio i klikam na nowy i widzę, że odpowiedź ma wersję beta. Co nam daje ta wersja beta? Po pierwsze, daje nam w grach i w odpowiedzi, w quizach i w odpowiedzi, czyli w quizach i testach, daje nam sztuczną inteligencję, o której będę mówiła za chwilę. Po drugie, ta wersja beta daje nam możliwość importowania plików PDF z możliwością, nie PDF, tylko PowerPoint, z możliwością edycji, czyli te wszystkie elementy na slajdzie są ruchome, a nie w formie takiej zapisanej grafiki, takiej nieruchomej. Więc to też jest fajne. Ale wracamy do naszego, no już mi się tam wyjaśniło, pojawiła właśnie ta informacja o tej sztucznej inteligencji. Tak więc funkcja beta pozwala na nieco więcej, daje na nieco więcej możliwości, więc warto ją włączyć. Już wiecie jak. Ludzik i włącz wersję beta. To co robi to AI w Lumio, czyli co robi sztuczna inteligencja w Lumio? No, pora się temu przyjrzeć. Już pokazywałam, że ta sztuczna inteligencja to są właśnie te gry, nie gry, tylko quizy i test. Ja nie klikam, dowiedz się więcej, jeżeli będziecie chciały to jak najbardziej, możecie sobie to zrobić. Ja po prostu wam pokażę, co robi sztuczna inteligencja, jak to w tej chwili działa. Wersja beta oznacza, że to jeszcze nie działa tak, jakby chcieli, bo gdyby działało tak, jakby programiści smart chcieli na 100%, no to by już to była wersja taka zwykła, a nie beta testowa. Wybrałam gry, wchodzę w pokaz gier, to jest świetny quiz na tablicę interaktywną i zobaczcie, że teraz na górze mam dwie możliwości. Wcześniej był tylko dodaj, edytuj, czyli dodaj pytania. A teraz mam pomoc AI, czyli wybieram sobie rodzaj pytania. W przypadku pokazu gier mamy wiele opcji do wyboru, albo prawda i fałsz. Zróbmy wiele opcji do wyboru. Wybieram sobie, dla której klasy to ma być. Chodzi o poziom trudności. Jakie to ma być, dla kogo to ma być pytanie? Szósta klasa. Ile pytań ma stworzyć? Najwięcej to 10. Zostawmy te 5. No i teraz pytanie, czy umiecie pisać prompty. Prompty, czyli takie polecenia dla sztucznej inteligencji, które znamy z czatu GPT albo Copilota. Ja na razie testowałam dosyć pobieżnie tą sztuczną inteligencję i zadawanie pytań, ale sprawdźmy. Stwórz test dotyczący znajomości zasad ortograficznych pisowni wyrazów z RZ i Ż. No, spróbujmy, ok? Zobaczymy, co się stanie. Klikam wygeneruj, trzymam kciuki, żeby było dobrze. Który z poniższych wyrazów jest poprawnie zapisany z RZ? Szczerze mówiąc, usunęłabym to z RZ. Po co to RZ, skoro jest też rzecz z kropką? No właśnie, tak działa sztuczna inteligencja, że nie zawsze jest taka mądra. Która z poniższych reguł ortograficznych dotyczących pisowni wyrazów z RZ jest prawdziwa? No widzicie? Dobra. Po spółgłoskach twardych, ale przecież nie po wszystkich spółgłoskach twardych, więc tutaj się w ogóle myli, to należałoby usunąć. Która z poniższych wyrazów jest poprawnie zapisany z RZ? To śmiesznie. Tu jest zupełnie dokładnie to samo, też bez sensu. Trzecie pytanie, która z poniższych reguł ortograficznych dotyczy pisowni wyrazów z RZ? Więc też źle. I ostatnie, znowu z żołnierz. Jeszcze źle. Więc powiem tak, albo ja źle piszę te prompty, może powinnam pisać bardziej konkretnie, albo to jeszcze nie działa dobrze w języku polskim, bo w języku angielskim działa fajnie. Jak się wpisze po angielsku, to naprawdę te pytania są dosyć inteligentne. No dobra, no to właśnie było AI. Spróbujcie się pobawić. Fajnie by było, gdybyście napisały na czacie, nie na czacie, tylko w grupie Lumio Polska, wasze doświadczenie z AI. Zaraz będę o to pytała, znaczy zaraz, za kilka dni będę o to pytała w grupie.
czy Wam udało się wygenerować jakiś sensowny test, czy tak jak mi teraz na tym szkoleniu nie za bardzo. No i słuchajcie, to były wszystkie te moje pytania, to było 6 pytań. Teraz pora na Wasze pytania, a zrobimy je w sobie w formie pytań na czacie, ale również możecie pisać tutaj wykrzycz to, a przy okazji zobaczycie, jak działa wykrzycz to. Więc jeszcze raz dla tych, może ktoś dołączył do nas, zachęcam do tego, żeby dołączyć do lekcji. O, zobaczcie, teraz się pojawił kod QR, a mówiłam, że on powinien być. No, powinien być. A więc zapraszam do dołączenia, żeby odpowiadać na pytania, bo jeżeli nie ma pytań, to możemy skończyć szybciej po prostu. I zaproszę Was do grupy Lumio Polska. Nie wiem, czy już jesteście w tej grupie. Dajcie znać, czy jesteście. Jak nie, to zapraszam serdecznie. Klikam link. Zaproście znajomych do naszej grupy. Już mamy prawie 2000 osób. 1900 coś. A, brak pytań, wyczerpujące informacje. No to się bardzo cieszę. I tutaj znowu te reflektory, to tło, to jest tło spersonalizowane. To jest grafika, którą stworzyłam w Canwie. Bo normalnie to jest taka szara plansza, nieciekawa. Więc ja często personalizuję wykrzycz to. To naprawdę fajnie wygląda. O, brak pytań. Zobaczcie, jak to działa. Podświetlić mogę, przenieść mogę również, jak sobie zamknę to, to mogę przenieść. Naprawdę fajnie to działa. Bardzo dziękuję, zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Jeżeli potrzebujecie zaświadczenia, to piszcie. Jeżeli macie pomysł na inne webinarium, to też. Jeżeli macie pomysł na współpracę, chciałybyście, nie wiem, do awansu zawodowego podzielić się swoją wiedzą, to też do mnie piszcie. Zapraszam serdecznie. I dziękuję bardzo, do widzenia.